spotkania. Pani Aleksandra Kowalewska zaczęła swoją drogę w sztuce, w popularyzacji sztuki w liceum kształcącym. Dzięki nauczycielce zainteresowała się poezją i teatrem. Potem ukończyła Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe w Ciechanowie, gdzie bardzo dbano o kulturę słowa, gdzie była między innymi taka wspaniała wychowawczyni, instruktorka, pani Ewa Różbicka, którą tutaj wiele osób pamięta jeszcze. A potem był zespół sztuki estradowej w Ursusie, no i niemałe sukcesy tego zespołu. Mianowicie to były nagrania telewizyjne, radiowe, a także występ na festiwalu w Opolu. Więc wszystko dobrze się to rozwijało, ale przyszło to, co przyszło. Stan wojenny, wszystko się pokręciło, poupadało, a dalsza droga pani Aleksandry Kowalewskiej była taka, no, że wyszła za mąż, z czego przynajmniej jedna osoba tu siedząca cieszy, a może dwie, przeniosła się do Ostrołęki. Została kierownikiem ośrodka kultury, który najpierw pracowałam jako sekretarka. Kto by tam pamiętał. Tak. I to była pierwsze miejsce, w którym gościł konkurs. W trudnych dosyć warunkach, ale przy takich wypełnionych ogromną sympatią, ogromną rzeczywistością, ogromną serdecznością. I wtedy był pierwszy kontakt pani Oli z konkursem ogólnopolskim, bo oczywiście wcześniej już była związana z OKR. W roku 2000 Wielkie Święto Ostrołęki. Pobudowano ten ośrodek i, że tak powiem, scentralizowano kulturę Ostrołęki. To znaczy powołano dyrektora, całą strukturę, a klub włączono do tej struktury, pozostawiając panią Olę Kowalewską na stanowisku szefa tej kultury. Kiedy po prawie 20 latach wróciliśmy z konkursem recytatorskim do Ostrołęki, powitała nas znowu pani Aleksandra Kowalewska, no i cały ostrołęckie Centrum Kultury. Proszę Państwa, i tak żyjemy sobie wspólnie. Co roku spotykamy panią Kowalewską, która też dla nas, ludzi żyjących w stowarzyszeniu, w Towarzystwie Kultury Teatralnej, jest szczególnie ważna, bo od połowy lat 80. jest członkiem TKT, od 2000 roku jest prezesem oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej, a 6 lat temu, pozostając w strukturach towarzystwa, została prezesem Kurpiowskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej. To znaczy nasze oddziały wojewódzkie usamodzielniły się tam, gdzie mogły usamodzielnić się, i trwają, i to jest nasza ogromna wdzięczność. Nic więc dziwnego. Powiedziałbym, że to całkiem oczywiste. Wręcz to było, no, jakby serdeczny obowiązek, żeby te lata jakoś potwierdzić, żeby powiedzieć, że bardzo cenimy sobie tę współpracę, że ona jest nam bardzo potrzebna. Postanowiliśmy, że odbędzie się tutaj taki moment szczególny, moment celebry niejaki, to znaczy wystąpiliśmy do pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego, i oto chciałbym odczytać taką formułę, która obowiązuje. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor Piotr Gliński, na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nadał brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis
pani Aleksandrze Kowaleckiej, kierownikowi działu Ostrołęckiego Centrum Kultury Klub Oczko. Pana premiera Piotra Glińskiego aktu dekoracji dokona ten, który 44 lata temu dekorował Aleksandrę Kowalewską złotą odznaką recytatora. Przypominam, że liczba 44 nie jest całkiem obojętna, a raczej dobrze jakby zgrywa się z doniosłością tego momentu. No i tak by powiedzieć z takim uznaniem potrzeby. Olu, ręce mi mogą drżeć, nie mogę coś złego zrobić. Jeżeli powiedziałabym, że nie jestem wzruszona, to bym skłamała. To jest legitymacja, którą dam na wszelki wypadek. A to jest zasłużonemu kulturze Gloria Arti. Medal. Myślę, że to jest był jeden z najlepszych pomysłów w okresie sprawowania urzędu mojego serdecznego kolegi Waldemara Dąbrowskiego, który wymyślił prawdziwe odznaczenie w resorcie kultury. My oczywiście ceniliśmy odznakę zasłużony działacz kultury i zasłużony dla kultury polskiej, ale to jednak jest już jakby inna ranga, prawda, i powiedziałbym smak inny, adekwatny dla kultury. Olu, uważaj. Jak wspomniał, pierwszy mój kontakt to był tak, jakby siedziałam z drugiej strony, zdenerwowana, bo za chwilę będę mówić i wiecie, że do tej pory pamiętam teksty, tytuły tekstów, które mówiłam, nie będę mówiła ile lat temu. Były to Kolczyki i Zoldy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i fragment Zwierzoczłego upiora Tadeusza Konwickiego. To były te teksty, które, że tak powiem, poczyniłam wtedy jako młode dziewczę, jeszcze nie zdające matury. No cóż, jest mi ogromnie miło być docenionym, zauważonym, bo zawsze staramy się, przynajmniej tak ja zostałam nauczona przez tych wszystkich, których spotkałam podczas swojej drogi pracy w kulturze i związana z tym ruchem recytatorskim, żeby być przede wszystkim dla tych, którzy przyjeżdżają, recytują, którzy kochają żywe słowo, żeby być przyjacielem. I tak się staram od tych lat, kiedy organizujemy u nas te spotkania centralne, żeby tak się stało. Mam nadzieję, że Państwo to odczuwacie, bo wtedy byłabym najszczęśliwszą osobą, jeżeli tak by było. Zawsze było dla mnie ważne. Uwielbiam poezję, kocham dobrą prozę. Uwielbiam słuchać tych, którzy recytują, którzy mówią. Jedni lepiej, drudzy gorzej, ale zawsze się miło słucha, jeżeli ktoś chce nam coś opowiedzieć. Dlatego zawsze trzymam za was wszystkich kciuki, żebyście z tej sceny
schodzili po prostu szczęśliwi, zadowoleni, że tak powiedziałem, jak chciałem powiedzieć, czy chciałam. Dlatego dzisiaj, za chwilę będzie dla was bardzo ważny moment, bo będzie ogłoszenie werdyktu, a ja cóż, mam nadzieję, że jeszcze będę działać w Towarzystwie Kultury Teatralnej Kurpiowskiej, ale współpracując z Towarzystwem Kultury Teatralnej, że za rok spotkamy się tutaj ponownie, chociaż wiecie, że wiek tak sobie puka do drzwi, do okienka, że emerytura już domaga się, ażeby gdzieś tam sobie pójść i odpoczywać, no ale mam nadzieję, że jeszcze wspólnie się spotkamy i nadal będę mogła czynić to, co czynię. Ja jeszcze raz, Lechu, Towarzystwu bardzo dziękuję, bo to jest dla mnie taka ogromna satysfakcja, że ktoś zauważa, że naprawdę chcemy, żeby to słowo dalej pięknie nam brzmiało. Na próbę generalną satyrycznego programu przez pomyłkę do konia zaproszenie wysłano. Że mamy zaszczyt, etc., że bardzo dobre miejsce, koń przyjechał, ale się spóźnił, żeby zrobić tak zwane wejście. Woźni nie chcieli go wpuścić, a liści, rzeczy woźne do woźnego. Szkoda łez. Ja uważam, że lepiej go wpuścić, kolego. Niby tak żywa i rżenie. A może to nie jest byle kto? Na oko koń. A w gruncie rzeczy może to jaki dyrektor? Życie jest pełne pozorów. Na pozór koń czy zając człowiek nie wpuści, potem nieprzyjemności wynikają. I tu schylili głowy. Koń znalazł się w teatrze. I przeszedł przed pierwszym rzędem na znak, że on czynnie i także. Przez cały czas przedstawienia stał głową do widowni obrócony. Tam coś śpiewali, a on stał z kopytem na poręczy i tylko rozdzielał ukłony. Bezbłędnie, stosownie od osoby. Raz serdeczne, raz nikłe, jakby powiedział Lucrecjusz Sunquick. W antrakcie kilku redaktorów poprosiło go o poemat, ewentualnie pod tytułem Indonezja. A ponieważ koń w mig oponował wyrażenie koncepcja i siał nim na wszystkie strony, czasami dodając aspekt, i ha, 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 koncepcja, i ha, ha, aspekt. Ktoś go sfotografował, ktoś nagrał dla kina, albo wiem co to gadać. Koń to rzecz sensacyjna. A w finale programu na scenie była namalowana trawa. Koń skoczył i trawę zjadł i dostał największe brawa. Odwróciła twarz do ściany. Przecież mnie kocha. Dlaczego odwróciła się ode mnie? Więc takim ruchem głowy można odwrócić się od świata, na którym ćwierkają wróble i młodzi ludzie chodzą w krzyczących krawatach. Ona jest teraz sama, w obliczu martwej ściany i tak już zostanie. Zostanie pod ścianą, ogromniejącą, skręcona i mała z zaciśniętą pięścią. A ja? Siedzę z kamiennymi nogami. I nie porywam jej z tego miejsca. Nie unoszę lżejszej niż westchnienie. Ojcu. Już tyle lat bez ciebie. Z tym dzieckiem pod skórą. Z tą płochą dziewczynką, wypatrującą ciebie we wszystkich mijanych twarzach.
czuję żywe serce. Wciąż bije mi w piersi. A twoje oczy tak jasne, że nie wyblakły w moich oczach. A twoje usta z martwych wstają w każdym moim uśmiechu. Tylko już nikt mnie tak nie kocha, by płakać.